Od początku kwietnia tego roku obowiązują nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Stanowią one podstawę przyznawania emerytur lub doliczenia składek na wnioski zgłoszone od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku. Jak co roku, Główny Urząd Statystyczny ustala przeciętną liczbę miesięcy dalszego trwania życia osób w danym wieku, obliczaną na podstawie danych opartych na liczbie dożywających mężczyzn i kobiet, z uwzględnieniem odpowiednich proporcji płci. Tablica trwania życia oparta jest w tym roku na danych o śmiertelności za ubiegły rok. Tablica przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat i tak na przykład osoba w wieku 30 lat według danych statystycznych przedstawionej w tablicach średniego dalszego trwania życia ta osoba 30-letnia będzie żyła dłużej o 12,7 miesięcy niż w tablicy za poprzedni rok 60 latek o 9,9 miesiąca, a 80-latek o sześć i jeden miesiąca niż wskazywały tablice w roku ubiegłym.